W sobotę 15 września bieżącego roku w Czempiniu odbyła się 17. edycja spotkań churalnych. Zgodnie z tradycją imprezę rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Po jej zakończeniu przed czempińską publicznością zaprezentowały się chóry. Była to kościańska lutnia, chór Moniuszko ze Śremu oraz miejscowa harfa. Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze wspólnie z Czempińskim Ośrodkiem Kultury byli organizatorami kulturalnego przedsięwzięcia, nad którym patronat objął burmistrz Czempinia Konrad Malicki.